Rzadko się zdarzało, by zima w szepczącym lesie była tak piękna, słoneczna i zimna. Coś zimno się zrobiło. Nie dorzucałeś w nocy do kominka? Chciałem, ale nie było już drewna. Zapomniałeś na rąbach. No tak, to zaraz to zrobię. Nie masz drugiej? No nie potrzebowałem, miałem tę. O nie, zamarzniemy. Nie, wystarczy poszukać mniejszych kawałków drewna, a potem naprawimy siekierkę. No nie wiem. Potrafisz naprawić taką siekierkę? Bo wiesz, bez niej nie porąbiemy drewna i nie będziemy mieli jak napalić w chacie. Nie, ale coś wymyślę. Ja wiem. A kto to powiedział? Nazywam się Sigurd i jestem kowalem. A czemu chowasz się za drzewami? Chowam się przed trollami. Niedawno napadły mnie. Zabrały młot i wrzuciły do zimnej wody. Tak im się to spodobało, że chciały mnie wrzucić jeszcze raz, ale uciekłem. Chodź z nami. Mamy dosyć drewna, żeby rozpalić ogień i osuszyć twoje ubranie. Dziękuję. No, kominku, postaraj się bardziej. Opowiedz nam coś o sobie. Jak już mówiłem, jestem kowalem. Ale nie kuję zwykłych narzędzi, ale magiczne. Moje magiczne młoty potrafią skałę rozbić w drobny mak. Moje czarodziejskie topory przecinają najgrubsze pnie. Moje niezwykłe podkowy nigdy się nie gubią. Trole ukradły ci taki magiczny młot? Tak. Zrobiłem go dla pewnego bogatego wodza, który mieszka daleko za górami. Nie wiem, co teraz zrobię. Wziąłem zapłatę z góry. Odzyskamy twój młot. Gdzie te obrzydliwe trole cię okradły? Gdy przechodziłem przez lodową zatokę w poprzek. Ale może najpierw naprawię wam tę siekierkę. To może zaczekać. Mamy zadanie do wykonania. Trolle z szepczącego lasu żyły w wielkiej niezgodzie z wodnikami z lodowej zatoki. Raz na jakiś czas wycinały w lodzie przeręble i czekały, aż któryś z wodników wystawi głowę, a wówczas tłukły go czym popadnie, po czym uciekały chichocząc. Ja złapię Gburka, a wy zajmijcie się kapuchem. Oddaj młot. Zostaw go. O, nasz kolega od młota. Ominęła cię kąpiel. Ale nic straconego. Nie uciekniesz mi. Mało brakowało. Przykro mi, że utopiłem twój młot. Chciałeś pomóc. To nie była twoja wina. To wszystko przez te złośliwe trole. No, ale przynajmniej dostały nauczkę. Same przekonały się, co znaczy mroźna kąpiel. Co teraz zrobisz, Sigurdzie? Zrobię nowy młot. Muszę znaleźć tylko magiczny kamień.
to pomożemy ci go szukać. Może się trochę rozgrzejemy, bo właśnie zgasł ogień. Tapi i Chichotek czym prędzej wyruszyli z Sigurdem na poszukiwanie magicznego kamienia, z którego kowal wykuje nowy młot dla wodza. Chyba nam się nie uda. Tapi, czy mógłbyś na chwilę wstać? No, przepraszam, nie zapytałem, czy chcesz usiąść. Nie o to chodzi. Tapi, znalazłeś właściwy kamień. Ha, wiedziałem, że nam się uda. Czy mogę zobaczyć? Mam coś dla was. Dla nas? Po lodzie lepiej się jeździ niż biega. Bardzo dziękujemy. A czy moglibyśmy mieć jeszcze jedną prośbę? Chodzi o tę siekierkę. Popatrz tam. Zrobiłem wam nową magiczną siekierkę, która porąbie drewno, jakby to były zasuszone patyczki i nigdy się nie zepsuje. To biorę się do roboty, a potem pójdziemy wypróbować nasze nowe łyżwy. Dobrze, ale później będę musiał was opuścić i ruszyć, by oddać mój zamówiony młot. A ty czego tu szukasz, darmozjadzie? Akysz, akysz! Wodniki, wodniki! Uważaj, woda jest zamarznięta! Ale sobie guza nabiłeś! Kapuch, kapuch! Co z nim? Kapuch, wodniki! O! A to co? Kto robi hałas w środku lasu? Trzeba to sprawdzić. O, oto i troll kapuch. Ale masz wspaniałego guza. Chyba ci ktoś lanie sprawił, co? Wodniki, wodniki! Wodniki, tak? No cóż, pewnie sobie zasłużyłeś na tego guza, łobuzie. A ciekaw jestem, jak się wodnikom udało go nabić. Znalazły młot. Tak im się spodobało, że teraz wszystko niszczą. O nie. Młot w nieodpowiednich rękach jest bardzo niebezpieczny. Dziadek wodospad! Musimy go ratować! Raz! I dwa! A co wy tu wyprawiacie? Dlaczego robicie krzywdę dziadkowi wodospadowi? Mam go! To nasz młot! Myśmy go znaleźli! Co? Tapi, trzymaj! Nie złapie nas nigdy! Jest za wolny! Chyba macie coś, co nie należy do was. Stąpacie po cienkim lodzie. Macie dość? Tak, ale prawowitemu właścicielowi. To chyba twoje. Dziękuję, ale mam już nowy młot. Może weźmiecie ten w prezencie za pomoc, jakiej mi udzieliliście. Lepiej, żeby pozostał w twoich rękach, bo tu mało kto wie, że nie wolno bawić się niebezpiecznymi przedmiotami. No co? Dziękujemy. Na pewno was nie zapomnę i odwiedzę w drodze powrotnej. A teraz możemy wrócić i wreszcie nagrzać w chacie. Ja się rozgrzałem tą gonitwą.